Cześć tu Eni. Witam Was serdecznie na moim kanale Dzisiaj chciałam Wam pokazać coś Co już no, jakiś czas temu zrobiłam Ale jakoś nie było okazji Wrzucić tego filmiku Bo wiecznie było coś innego Ponieważ albo to brałam udział w jakichś konkursach Gdzie trzeba było wrzucić filmik Na jakiś tam Konkretny czas, albo właśnie były okazje typu Dzień Ojca, gdzie bardziej tematycznie chciałam wrzucić filmik, czy też właśnie jakieś zakupy pod koniec miesiąca, jak zawsze i jakoś tak wiecznie nie było okazji tego filmu dodać. No i tak, właśnie zastanawiałam się, czy Wam to nagrać, to i coś jeszcze, co Wam chciałam pokazać, ale stwierdziłam, że czemu nie. Podzielę się z Wami, jak mi to wyszło. Ponieważ jakiś czas temu. Robiliśmy kwiaty na grupie Asie Szulik, ponieważ ona zorganizowała taką, no taki luźny, wiecie, filmik, pogadankę, gdzie właśnie stwierdziła, że będzie robić kwiaty, no i możemy się dołączyć, żeby było i raźniej. No i ku jej dziwieniu mnóstwo osób wtedy było i mnóstwo osób chciało z nią te kwiaty zrobić, a że ja też dawno nie robiłam, to też stwierdziłam, że siądę, bo... Jak ktoś robi, to też jest motywacja, a jak ja mam wziąć sama, to jakoś ciągle odkładam to robienie kwiatów, więc wtedy sobie siadłam i też zrobiłam. Także już Wam pokazuję, jak mi to wyszło. I też postanowiłam zrobić część takich większych i część takich mniejszych. Właśnie takich większych myślę, że są fajne na ozdobienie jakiegoś prezentu czy na środek paczki do klejenia. No, tak jakoś stwierdziłam, że zobaczę, jak to też z takich dużych wyjdzie. Z tym, że miałam troszeczkę trudniej, bo nie miałam niestety wykrojnika, ponieważ do tej pory nie posiadam wykrojnika kwiatowego z czterema płatkami. Akurat takie robiliśmy, więc ja stwierdziłam, że po prostu sobie wydrukuję szablon. Z tym, że sobie też troszkę niektóre większe wydrukowałam, niektóre mniejsze i właśnie tak bawiłam rozmiarami. I właśnie to jest największe, jakie zrobiłam. Ten mi się naprawdę podoba, bo wyszedł taki mocno zawinięty. Naprawdę mi się tutaj Foamiran poddał i po prostu się tak fajnie powywijał, że strasznie mi się ten jeden podoba w efekcie. Jak to wygląda? I tutaj w ogóle mamy te takie koszyczki, które ja kupowa kupowałam kiedyś w foamiran.pl. I właśnie takich wielkich kwiatów idealnie mi się tutaj nadał. To jest taki plastikowy, jakby środek do kwiatów. W ogóle, przepraszam, za moje palce, ale też niedawno robiłam kartkę mediową i po prostu mam. No nie umiem domyć tego jeszcze. Także nie zwracajcie uwagi. No i tutaj mam dwa takie troszkę mniejsze. No te już mniej kształtne mi wyszły. Jakoś tak nie do końca mi się one gdzieś tam podobają, ale już są. No i potem robiłam takie już. Właśnie jak. Asia, mniej więcej mniejsze, większe i tak się prezentują. Właśnie z taką fajną perełką w środku, ozdobną te pręciki tak fajnie na bok. No, też mi się spodobały. Takie wiecie, do takich różnych delikatnych prac, czy jakichś właśnie ślubnych, czy innych takich romantycznych. Myślę, że fajne są takie kwiatuszki. Także tak mi wyszły. I tu jeszcze jedne małe, jeszcze mam jeden, ale tutaj mi się odczepiła perełka, muszę za chwilę dokleić, klej mi się grzeje, ale już chciałam nagrać, bo też już jest późno, więc po prostu nagrywam kilka filmików już Wam naraz i, i, i dlatego. I słuchajcie, z resztki Faramiranu stwierdziłam, że zrobię sobie takie sweet hercy. Bo szkoda mi było wyrzucać tych takich ścinków, a były za małe na cokolwiek, więc stwierdziłam, że powycinam sobie z mojego wykrojnika Właśnie niedawno sobie zakupiłam właśnie takie maleństwa. Dokleję kuleczki steropianowe. Właśnie. I będą też jako dodatki gdzieś tam do kompozycji, czy nawet na taki wiecie torcik do buksa, żeby sobie takimi przyozdobić. No więc tyle ile mi zostało tych resztek, tyle sobie zrobiłam. Także to jeżeli chodzi o kwiatuszki, sobie tutaj trzymam w tym większym pudełeczku, żeby się nic nie pogniotło. Na razie... I jeszcze wam chciałam pokazać jedną rzecz właśnie na wykorzystanie ścinków, już kiedyś wam pokazywałam takie moje właśnie pudełeczka i ogólnie jak ozdobiłam, bo moje to nie, są, nie jest mój pomysł na pudełko od razu mówię, to jest pomysł na pudełko od ani z kanału album 3 kartka, on nam pokazała właśnie fajnego właśnie tutka jak zrobić takie fajne pudełeczko, no. Czy, żeby właśnie sobie gdzieś trzymać swoje jakieś takie drobne przydasie, jak nam braknie jakiegoś pudełka, czy właśnie na jakieś wymianki, czy na jakieś prezenty, jak chcemy komuś jakąś biżuterię podarować, też się sprawdza na przykład do buksa, Też robiłam kiedyś takie pudełeczko. Może też sobie na tej zasadzie sami zrobić duże pudełeczko, na kartkę nawet, czy na cokolwiek innego, także. Myślę, że fajnie takie pudełeczka sobie zrobić. I pierwsze co, to jest takie bardziej vintage'owe. I tutaj sobie chciałam też przy okazji wytestować jak wykrajają te motylki, które dostałam ostatnio też w wymiance od Moniki. Bardzo mi się spodobały, śliczne są. Akurat tutaj sobie wytestowałam te dwa. No i tutaj mi właśnie pozostawały takie resztki papieru, więc stwierdziłam, że znowu sobie porobię takie pudełeczka. Tu jest naklejka z Exxona, też jeszcze potuszowana, bo ona była bardziej biała, żeby się tutaj nie wybijała od spodu też. A drugie pudełeczko, które sobie ozdobiłam, to to są też papiery. Takie właśnie resztki z ekszonowych. Tu mamy tylko taką różyczkę z naklejek, żeby wiadomo było, gdzie otwierać, gdzie jest przód, tak jak tam ta naklejka. Tu mam jeszcze takie naklejeczki. Tu, jak widzicie, na tych listkach są jakby mm, no, takie krople rosy. Ja je robię sobie z mm, Doverkrafta. Takie perełki, które też dostałam kiedyś od Ani. E, a listeczki są z tego dziurkacza. I je sobie je takim, normalnie tym nożem do bigowania, nożykiem po prostu robię takie linie, żeby właśnie miały te takie żyłki jak listki. Myślę, że to ciekawie wygląda. A kwiatki to są z takiego zestawu, z tych ekszonowych. No i myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Także tak przy okazji właśnie, żeby coś Wam jeszcze pokazać, chciałam Wam też pokazać, że sobie ostatnio robiłam troszkę tych pudełek znowu. I ogólnie jakby mnie gdzieś tam dłużej nie było, no bo nie wiem jak to będzie w sumie, czy tam jak to nagrywam, będę tam miała jakieś zaplanowane filmiki, czy nie, ale gdybym gdzieś tam sobie znikła na dłużej, no to też się nie zdziwcie, bo szykuję też różne wymianki, niewymianki też się z dziewczynami jeszcze umówiłam i po prostu robię też coś dla nich, a wiadomo, że no nie mogę pokazać wcześniej, zanim tego nie dostaną, więc też, też wiecie, jakby się coś nie działo, no to znaczy, że nie mam co Wrzucać, bo po prostu coś tam robię, ale nie mogę jeszcze pokazać. Także może teraz będą troszkę też dłuższe przerwy, bo stwierdziłam, że skoro są wakacje, to jednak chciałabym spędzić troszkę tego czasu z dziećmi. Mam nadzieję, że będzie też fajna pogoda i jednak będziemy spędzali ten czas gdzieś tam na dworze, więc też wiecie, no tutaj na dworze, jak lato jest, to się jednak jest poza tym domem trochę. Potem się wraca, też trzeba zrobić no jakieś no jedzonko posprzątać i tak dalej, więc yy, ja też wakacje też troszeczkę jeszcze uczymy się dalej czytać i różne inne też mam obowiązki, więc też na ten sklep, mimo że są wakacje, no to nie będzie myślę tyle czasu także gdybym gdzieś tam znikła na dłużej po prostu muszę chyba was troszeczkę nastawić, że filmiki będą troszkę rzadziej teraz w ten czas wakacji, żeby jednak móc spędzać ten czas z rodzinką. Także też chciałam właśnie tym filmikiem wam dać do zrozumienia, że byście się nie zdziwili, gdy nie, nie będzie troszeczkę tam dłużej. Bo myślę, że was przez ten długi czas od początku mojego kanału, no już przyzwyczaiłam, że moje filmy dodawane są to 3-4 dni i jednak... Teraz w wakacje myślę, że będzie troszeczkę inaczej. Choć, no, tak jak mówię, no teraz to tak nagrywam, a nie wiem, co tam będzie, co tam mi się uzbiera do tego czasu. Po prostu, jak nic nie będę miała, to się zajmuję wymiankami i, i, i też robię różne, wiecie, też inne rzeczy. Też mam zamiar robić album, więc to też będzie te, też no dużej czasu zajmowało, więc nawet jeżeli będzie coś, co już będę chciała wam pokazać, to jednak zanim to zrobię, to trochę minie, bo ja taki album to potrafię czasami robić dwa tygodnie, jeżeli siadam tylko na godzinkę, na przykład wieczorem. Także tyle z tego, co wam chciałam jeszcze przekazać, też przy tym, przy okazji tego filmiku. Także mam nadzieję, że wakacje też spędzacie w miarę fajnie, że pogoda gdzieś tam wam się spisuje, no i że przede wszystkim jesteście zdrowi. Także życzę wam miłego czasu spędzonego też właśnie rodzinnie na zabawach wakacyjnych i się z wami już żegnam, papa, pa. trzymajcie się ciepło.